Siema, sztafeta trwa, a ja chcę się z wami podzielić paroma radami rodzica, którego dziecko chorowało. Jak jesteście w domu, to musicie i tak spiąć pośladki tak zwane, bo od kontroli do kontroli w laboratorium niestety, ale to jest z miesiąca na miesiąc. Trzeba coś z sobą robić. Bieganie, jazda na rowerze, żeby za dużo nie myśleć o chorobie dziecka. Zaczęłam biegać, kiedy Oskar był chory na raka. Powiedziano mi wtedy, że jest krótki bieg i mogę go przebiegnąć. Czy chciałabym? Oczywiście bez dwóch zdań wzięłam w tym udział. Kochani, umierałam. To było moje pierwsze 7 kilometrów, ale dałam radę. Teraz, słuchajcie, moim największym dystansem jest 80 kilometrów i daję radę cały czas. Pięknie się, super. Cudowna pogoda, piękna przyroda i zarąbiste towarzystwo. To jest najważniejsze. Nic się więcej nie liczy.